Mogę więcej? Z Prymatem zawsze możesz więcej. Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj na obiad przygotowałem najlepszą tradycyjną polską zupę. Będzie to zupa ogórkowa. Ja wiem, że każdy z Was ma inny sposób na przygotowanie tej zupy, ale chciałbym, żebyście zobaczyli, jak ja robię zupę ogórkową. A jeżeli lubicie zupy, to wejdźcie też na kanał Doradcy Smaku, bo tam przygotowałem przepyszną zupę krupnik z pieczonymi żeberkami. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. Wejdźcie tam, bo jest naprawdę przepyszna. I zróbcie sobie właśnie taki krupnik w domu. A my teraz zaczynamy gotować naszą zupę ogórkową. Zapraszam! Prawdziwa zupa ogórkowa powstaje oczywiście z rosołu. Dlatego, jeżeli zostało Wam trochę rosołu z niedzieli, możecie zrobić albo dobrą pomidorówkę, albo przepyszną zupę ogórkową. Już Wam pokazuję, jak zrobić tą zupę, ale pamiętajcie, że jeżeli nie wiecie, jak zrobić dobry rosół, który jest bazą do tych zup, to wejdźcie na mój film, bo kilka miesięcy temu dodałem film na rosół i cieszy się bardzo dużą popularnością. Robię go standardowo, ale troszeczkę inaczej, tak więc wejdźcie, zobaczcie i zostawcie łapkę w górę. A teraz przejdźmy do mojej zupy ogórkowej. Do garnka wlewam trochę oleju i tutaj przesmażam cebulkę. Tak, bo cebulka w tej zupie to jest konieczność i podstawa. Tylko pamiętajcie, żeby jej nie spalić, ani nie przypalić, tylko delikatnie ją zeszklić. Możemy ją lekko posolić, ale pamiętajcie, że w tej zupie sól nie jest najważniejsza. Solimy tak konkretnie na samym końcu, bo mamy bardzo słone ogórki. Tak, tak więc dodajemy trochę soli, przesmażamy naszą cebulkę i już od razu dodajemy ziemniaki. Jakie ziemniaki? Spójrzcie, ja lubię takie duże kawałki ziemniaków w mojej zupie, dlatego je dodaję tutaj. Hop. I to są ziemniaki z typu kulinarnego AB, typ sałatkowy albo do zup. I dlaczego taki wybieram? Bo one mi się po prostu nie rozpadną. One mają bardzo mało skrobi w sobie, dlatego mogę je gotować, gotować, gotować i nie powstanie mi pire i nie zagęści mi tej zupy, co jest bardzo dużym plusem. Dobrze, to mieszamy i pozostawiamy na kilka minut. Niech to wszystko się leciutko tutaj podsmaży. Możemy do tego dodać czosnek suszony, staropolski, z ziołami. Niech te warzywa już mają jakiś smak. Dodajemy troszeczkę, nie za dużo, a w tym czasie ja sobie to odstawię tutaj, ten mój rosołek przepyszny, i zajmiemy się warzywami. Warzyw też nie wyrzucamy z rosołu, zostawiamy je do zupy. To wszystko musimy zetrzeć na tarce. Mam tutaj marchewkę, seler, no i oczywiście bardzo drogą pietruszkę. I to wszystko trę na grubych oczkach. Tak samo postępuję z ogórkami kiszonymi. Treje na grubych oczkach. Hop. Ziemniaki są podsmażone. Wyglądają idealnie. I teraz zalewamy to moim bulionem. Taram. I gotujemy przez około 15 minut. Możemy tutaj dodać te warzywa, które tutaj mamy. Hop. Wrzucamy je. Tylko pamiętajcie, nie dodajemy teraz ogórków, bo one mają kwas. Jeżeli dodalibyśmy je, no to nasze ziemniaki będą po prostu twarde, a my tego nie chcemy. Więc odpalamy, gotujemy i czekamy, aż ziemniaki będą takie na ząb, takie idealnie w punkt ugotowane właśnie do zupy ogórkowej. Dodamy tutaj też trochę ziela angielskiego. Hop. Wystarczy. No i doprawimy to świeżo zmielonym, kolorowym pieprzem. Dodam trochę dużo, ale całe doprawianie odbędzie się dopiero na samym końcu. Więc tyle nam wystarczy. Zamykamy pokrywkę, gotujemy i czekamy. Ziemniaki są już ugotowane, więc teraz bez problemu możemy dodać nasze ogórki, które starliśmy sobie na tarce. Pamiętajcie, żeby też je dobrze podgotować. Tak. Jeżeli zupa jest zbyt gęsta dla Was, zawsze możecie dodać trochę wody. Teraz te ogórki muszą się gotować przez minimum 15 minut, ale do tego dodaję też soku z ogórków. Ta woda, która została, nie wylewajmy jej. Zostawmy ją, bo w zupie ogórkowej chodzi o ten kwas, o ten taki balans pomiędzy słodkim
i kwaśnym. Mamy tutaj słodkie rzeczy typu właśnie seler, mamy marchewkę. I teraz możemy spróbować naszą zupę. Ja tutaj dodam tylko trochę pieprzu. Może trochę więcej pieprzu, bo lubię taką wyrazistą tą zupę. Tak więc tego pieprzu dodamy trochę więcej. I będziemy mieli pikantność z pieprzu, słodycz z marchewki, kwaśność z ogórków. Bardzo fajna rzecz. Ale zawsze możecie doprawić też waszą zupę cukrem. Dodaję tutaj nie za dużo cukru. To wszystko zależy od kwaśności waszych ogórków. I na samym końcu dodaję koperek. Suszony koperek, dość dużo, bo z ziemniaczkami koperek się bardzo dobrze sprawuje. Tak. Zamieszam sobie to wszystko i znowu gotuję przez około 10-15 minut. Niech te ogórki się rozejdą i za chwilę zabielimy tą zupę. Kiedy ogórki puściły już cały swój smak, możemy przejść do zabielania zupy. Co robimy? Hartujemy śmietanę. Jest to kwaśna śmietana, 18%. Wlewam tutaj trochę zupy ogórkowej i szybko mieszam. Jeżeli zahartujemy śmietanę teraz, to ona się nam nie zważy w zupie. Hop. Tylko pamiętajcie, żeby ją bardzo dobrze wymieszać, bo ona nie może przejść tego szoku temperaturowego. Znowu dodaję trochę zupy, mieszam, ściągnę sobie tą zupę z palnika, bo już nie chcę, żeby się gotowała. Wlewam szybko moją śmietanę. Hop. Teraz wystarczy ją tylko zamieszać, zagotować. I taką przepyszną zupę ogórkową możemy podawać ze świeżym lubczykiem. Ja tu mam trochę tego świeżego lubczyku, więc sobie go tak porwę. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. Wrzucam do każdej miski świeży lubczyk. Możecie go pociąć, ale tak też będzie niesamowicie smakował. I możemy wykładać naszą zupę. Spójrzcie, tak wygląda tradycyjna, domowa zupa ogórkowa z ogórków kiszonych. Jeżeli lubicie tą zupę, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz, jak wy robicie waszą zupę ogórkową. No i oczywiście napiszcie też, kto robi najlepszą zupę ogórkową na świecie. Bo moja mama robi naprawdę cudowną i to jest jej przepis, który ja lekko gdzieś tam sobie zmodyfikowałem, ale naprawdę to jest niesamowita zupa. A jeżeli lubicie zupy, to koniecznie wejdźcie na kanał Doradcy Smaku, bo tam przygotowałem przepyszny krupnik z pieczonymi żeberkami. Każdy, kto mnie zna, to wie, że uwielbiam boczek i żeberka i tam jest to wszystko włożone. Link do filmu, jak zawsze, znajdziecie w opisie. A ja się z wami już żegnam i do zobaczenia.